Niemiec wtedy był dwukrotnie pokonany. W 2003 roku Adam Małysz dwukrotnie był trzeci, w 2004 dwukrotnie drugi i dwie wiktorie w 2005 roku, a dziś oczekiwanie na wielki spektakl, który rozpoczyna Marcin Wachleda, diabełek z Zakopanego. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie będzie nierównego wiatru. Dziś były podmuchy, nie ma co ukrywać, że wiatr wiał w oczy Adamowi Małyszowi, ale nie powodowało to biedy. 129 metrów to jest ten wiatr, który skoczkowie lubią, i najdłuższy, i to zdecydowanie o wiele metrów, drugi skok w serii, teraz już popołudniowej, 135 metrów.